Szanowni Państwo, drugim lekarstwem, które będę chciał z Wami teraz omówić, oczywiście na prośbę wielu osób, pszczelarzy, którzy proszą mnie, abym powiedział o miodzie, o produktach miodnych. Chciałbym powiedzieć dzisiaj Państwu o pyłku pszczeli kwiatowym. Do czego ten pyłek pszczeli kwiatowy służy? Otóż, jak wiemy, pyłek produkują pszczoły. Oczywiście każdy pszczelarz i każdy mieszkaniec Polski powinien to wiedzieć. Pyłek kwiatowy posiada jak zwykle żywe enzymy. Wyobraźcie sobie, że pyłek sam się konserwuje. Może leżeć spokojnie 10 lat. Nie możemy używać żadnych konserwantów. Ale muszę Wam też powiedzieć, że gdybyśmy mieli 5 kg pyłku pszczelego, wyobraźcie sobie, że możemy przeżyć 5 miesięcy na tym samym pyłku. Wielu z Was powie plotę bzdury. A ja powiem, że nie. Wystarczy sprawdzić, czy można przeżyć, czy też nie. Jest to bardzo silne lekarstwo. Nie będę mówił, na co stosować, bo wiecie, zaraz będą wszyscy podważać. Ale pyłek pszczeli kwiatowy winniśmy spożywać obligatoryjnie. W celach zdrowotnych, jak to mówił Pawlak do Kargula. Szanowni Państwo, jak zażywamy ten pyłek kwiatowy? Otóż musimy go wziąć 2 łyżki pyłku rano i wieczór. I jak zażywać ten pyłek? Bierzemy go do buzi, nie połykamy od razu, tylko rozpuszczamy go w ustach i poprzez ślinianki automatycznie ten pyłek przedostaje się do krwi i wtedy następuje proces leczenia. Jeżeli go połkniemy, no to tam w żołądku kwasy się rzucą, zniszczą to, co mają zniszczyć i nic z tego nie będzie. On musi się rozpuścić i dopiero w fazie rozpuszczonej przełykamy go i to leci nam do żołądka. Przed czym chroni ten pyłek? Tutaj chcę powiedzieć tym osobom, szczególnie, którzy biorą chemię. Chociaż ja nie jestem zwolennikiem brania chemii na nowotwory różnego rodzaju, ale są przypadki, że ludzie biorą chemię, gdy wypadają włosy. A jak wypadają włosy, no to no niezbyt to może elegancko, chociaż zależy, co kto uważa. Pyłek kwiatowy brany rano i wieczorem po 2 łyżki pyłku po prostu powoduje, że podczas brania chemii włosy nam nie wypadają. I to jest właśnie ewenement pyłku kwiatowego. Jak mówiłem, bierzemy do ust, rozpuszczamy go w ustach i on się tak nam tam rozleje. Czyli ślinianki już zabiorą to, co miały zabrać i dostaje się to do krwi. Także, szanowni Państwo, pyłek kwiatowy jest to naprawdę bardzo silny lek. Silny lek, który winniśmy brać. Przecież może nie jest to takie aż drogie na naszą kieszeń, ale profilaktycznie bierzmy pyłek kwiatowy po łyżeczce czy po łyżce stołowej. Dzieciom dajmy po łyżeczce, dorośli niech wezmą po łyżce. A zobaczycie sami, jaki będzie efekt. Będziecie się czuli świetnie, bo pyłek to robią pszczoły, a pszczoły nie zdychają, tylko umierają tak jak ludzie. Dziękuję bardzo.